bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. A tym najcenniejszym zabytkiem powiatu mińskiego jest niewątpliwie ołtarz mistrza Lazarusa, ucznia Wita Stwórza, który został wykonany w roku 1510 na zamówienie biskupa poznańskiego dla kaptury warszawskiej. Jakimś trafem ołtarz nie trafił do kaptury warszawskiej, został przekazany parafii w Cegłowie. I od 1629 roku tryptyk mistrza Lazarusa, tryptyk cegłowski, znajduje się w kościele, który tutaj widzimy. Ołtarz przedstawia w szafie głównej postać Maryi z Dzieciątkiem. Po lewej stronie jest Jan Chrzciciel, po prawej biskup Stanisław Męczennik. Na skrzydłach są przedstawione wizerunki czterech męczennic z pierwszych wieków Kościoła. Po lewej stronie święta Barbara, święta Dorota, święta Katarzyna, święta Małgorzata. Gdzie jest, to jest 1510 rok, gdzie jest pokazany ruch wiatru. I to, co w poemacie Kałczyńskiego mówi Wit Stwórz, wystrugał wiatr, widać tutaj, w tej scenie, w szafie głównej, szczególnie w sukience Matki Bożej. Na początku XX wieku rewersy skrzydeł tego ołtarza zabrano do Warszawy do konserwacji. Co to są rewersy skrzydeł? Na postaciach tych czterech męczennic z tyłu na deskach były namalowane sceny z życia Jana Chrzciciela, gdzie sygnela była Piktor Lazarus 1510, a więc Lazarus był nie tylko rzeźbiarzem, był także malarzem. Te skrzydła poszły do Warszawy do konserwacji na początku XX wieku i niestety nie wróciły do czasów wojennych, do Cegłowa i spłonęły w Powstaniu Warszawskim. Jest dokumentacja w postaci artykułów z 1928 roku. Te zdjęcia są wykonane właśnie z tego artykułu. Mamy czarno-białe zdjęcia i jakieś tam skrawki informacji odnośnie kolorystyki tych malowideł. To jest scena narodziny Jana Chrzciciela. Następna scena to jest Jan Chrzciciel na uczcie u Heroda. To też jest pewien specyfik, ponieważ byłem w Jemi i mam żadnego świadectwa o tym, że Jan Chrzciciel był u Heroda na uczcie. Coś tam głosił. Mamy tylko informację o tym, że już był w więzieniu Herodowym, kiedy Herodiada, córka Herodiady tańczyła przed Herodem i Jan Chrzciciel został ścięty, wiadomo, w historii. Ale tutaj mistrz umieścił to. Po prawej stronie, a więc tutaj, gdzie jest święta Katarzyna i święta Małgorzata, mamy kazanie Jana Chrzciciela i mamy śmierć Jana Chrzciciela. To są te spalone rewersy, które mam plan taki, żeby je odrestaurować, odtworzyć. Wniosek już został złożony. Zajęła się tym Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Katedra tam mądrze to brzmi, ale to chodzi o to, że sam dobór drewna, desek, farb i wszystko inne musi być z epoki. Kościół ma 300-letnią więźbę dachową, storczykowa więźba dachowa. Tak to się fachowo nazywa. Najstarsze drewno też ktoś dostał z Ministerstwa Kultury jakiegoś granta, pisał habilitację, badał, brał próbki drewna. Okazuje się, że najstarsze kawałki drewna z 1706 roku metodą węglową. Że to nie spłonęło przez 300 lat, to jest też duży cud. 4 lata trwał remont więźby dachowej etapami. Koszt w sumie remontu więźby dachowej to jest 700 tysięcy złotych. Zostało położone pełne odesowanie z Modrzewia. Jak tutaj widzimy, tu, o, to jest stare odesowanie.
nowe odeskowanie. Na tym nowym odeskowaniu została położona dobra papa. Na dobrej papie została położona łata i kontrolata. I na to położona wędka mnich Miszka, bo konserwator powiedział, że księdza najpiękniej będzie wyglądała mnich Miszka. Ponieważ ja nie płaciłem, no to mnich Miszka przyjechała z Wiele Roma, z Niemiec, trzy tiry, bo to nie można kłaść paletę na palecie, znowu to wszystko by poleciało. Trzy tyry mnich Miszki przyszły, no i sama mnich Miszka kosztowała 200 tysięcy. Sama dachówka. I efekt jest taki, jaki widać na kościele, ponieważ to był 2017 rok, na jesieni już zaczęło pruszyć śnieżkiem, ale taki jest dar. A to widać, proszę, od wewnątrz teraz. Już nie ma niepełnego deskowania, więc widać jest podrzew deska od wewnątrz. Z konserwatorem. Tutaj jest pokazane miejsce, które się nazywa tympanum fachowo, czyli szczyt portalu, ta wnęka biała, gdzie głośniki były, taka śliczna lampka na górze, to było puste. I myślałem sobie, jak to zapełnić. No i ktoś mi tam podpowiedział, żeby zrobić jakąś rzeźbę, płaską rzeźbę. Myślałem o Janie Chrzcicielu, o takim medalionie Jana Chrzciciela, ale jedna ze studentek z Torunia, od pani konserwator, skąd w ogóle znalazłem konserwatora, to zaraz powiem, podpowiedziała mi, że księdza, ja myślałam coś takiego, portal tympana narracyjny. Co ona przez to rozumiała? Ona przez to rozumiała, że będzie życiorys Jana Chrzciciela od początku do końca. I to jest tympano, spotkanie Marii z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela. Elżbieta nosi już w dłonie Jana Chrzciciela w szóstym miesiącu. Maria też już jest po zwiastowaniu. Scena chrztu w Jordanie i córka Herodiady z głową Jana Chrzciciela na misie. Tak wygląda kościół po konserwacji elewacji. Od zeszłego roku rozpoczęliśmy remont konserwatorski elewacji kościoła. W zeszłym roku wydano na to 370 tysięcy, w tym roku 310 tysięcy, to już jest 680 tysięcy. Połowa kościoła jest zrobiona, druga połowa, jakieś 800 tysięcy, przewiduje kosztorys na przyszłość. Wniosek poszedł już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak jest stan cegły, był stan i to do dzisiaj, to jest taki obrazek dzisiaj, a to jest po renowacji. To jest bardzo żmudna konserwatorska praca. Praca, taki jeden kawałek, oni swoją robotę wykonywali przez 3-4 miesiące w ciągu roku, czy wakacyjny czas. Znacznie odtworzone na przyporze, najstarsi parafianie wspominali, że był zegar słoneczny na przyporze, na kościele. Była taka pięciozłotówka na przyporze, jako ślad tego zegaru słonecznego, konserwatorzy odtworzyli. Zegar słoneczny. Tak wygląda elewacja południowa. Zrobiona. O. Tak wyglądały okna. A tak wyglądają okna od środka teraz. Witraże są ściągnięte z wzorzec witraży z katedry w Kamieniu Pomorskim. Udało mi się sprowadzić do parafii z różnych źródeł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Konserwator Zabytków, 2 miliony złotych. To jest taka kwota wpompowana w to, 2 miliony przez ostatnie 6 lat. Ludzie, parafianie, nie poznają kościoła. Ktoś tam nie był kilka lat w Cegłowie, przyjechał, pyta mnie, że księdza, co się stało, kościół się spalił? Nie, konserwatorzy pracowali. I jeśli chodzi o zasoby, o których tutaj było mówiono, różne zasoby, jednym z takich zasobów w powiecie mińskim jest na pewno Lazarus i ołtarz parafialny, kościół parafialny w Cegłowie.
Kiedyś jakiś był pomysł na to, kiedy ja się tam woziłem jeszcze z różnymi projektami też innymi, bo to można usiąść i tworzyć cuda, że będzie na przykład jakieś mini muzeum Wita Stwosza przy kościele i jakieś miejsce na to, żeby robić jakieś warsztaty dla młodych ludzi polegające na rzeźbieniu związek z Witem Stworzem. Więc to oczywiście dzisiaj można usiąść, zrobić burzę mózgów i różne rzeczy wymyślić. W każdym razie na pewno jest ważne to, że mamy taki zasób w powiecie mińskim. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.